Szanowni Państwo, myślę, że możemy otworzyć posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tragedii smoleńskiej. Dzisiejsze posiedzenie poświęcone jest prezentacji wycinkowych wyników prac naszych dwóch zespołów eksperckich, zespołu ze Stanów Zjednoczonych, którym kieruje pracownik Uniwersytetu Maryland w Stanach Zjednoczonych, pan doktor Kazimierz Nowaczyk, z którym będziemy się łączyli za pośrednictwem telemostu i który przedstawi swoją i swojego zespołu prezentację, analizę danych, które uzyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych z wyników badania ostatnich sekund lotu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Być może pojawia się pytanie, dlaczego fizyk zajął się analizą raportu MAK. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że nie powstała jeszcze specjalność analizy katastrofy ze zmanipulowanych wykresów. Pierwszym zadaniem, jakie pojawiło się przy publikacji raportu MAK i po pierwszych przymiarkach analizy tego raportu, to pytanie, czy te wykresy rzeczywiście odtwarzają rzeczywistą sytuację. Okazało się w wielu miejscach, wiele osób zwróciło uwagę, że te wykresy nie są ze sobą spójne. Pierwsza rzecz. Wszystkie analizy będą oparte o odczyty i dane dwóch urządzeń zainstalowanych w Tupolewie TU-154M firmy amerykańskiej Universal Avionics System. Będę używał skrótów, które tutaj są wyjaśnione. Pierwszy skrót to jest FMS. Jest to system, komputerowy system zarządzania lotem. Drugi skrót to jest TAPS. To jest system wczesnego ostrzegania przed zbliżaniem się do Ziemi. Jest to tyle istotne, że te systemy oprócz ostrzeżeń dla pilotów zapisują te aktualne dane samolotu do urządzeń wmontowanych w te systemy. W tym wypadku jest to pamięć w przypadku FMS lub twardy dysk w przypadku TAPS. Podane są tutaj czasy zapisu oryginalne. To jest czas zapisu, jak widać, przesunięty o 4 godziny. I czas przeliczony przez MAK, gdzie uwzględniono nie tylko zmianę strefy czasowej, ale dodano 3 sekundy do każdego zapisu TAPS. Najważniejsza rzecz to według zapisu MAK wszystkie te zdarzenia miały miejsce bezpośrednio po zderzeniu z brzozą. Jest bardzo jedna tylko zmianka przy analizie zapisów TAPS, która mówi, że te zapisy zostały zsynchronizowane z pozostałymi zapisami i do zapisów TAPS dodano 3 sekundy. Spróbujmy odwrócić sytuację. Spróbujmy zapisać TAPS i FMS w czasie astronomicznym, jak to nazwano wczoraj na konferencji prokuratorów wojskowych. Wówczas według oryginalnego czasu, a jest to czas właśnie astronomiczny, bo to jest czas wyznaczony przez GPS, TAPS 5 miał miejsce o godzinie 10:40:59. FMS został zamrożony o godzinie 10:41:02. Teraz najbardziej interesującą rzeczą jest, którą natychmiast można zobaczyć, jest fakt, że te wszystkie decydujące zdarzenia mają miejsce nie za brzozą, ale za TAPS-em 5. Mamy natomiast zapisaną prędkość
klasie 5 i prędkość w Bahamasie. Więc porównania prędkości na początku i końcu tego odcinka my możemy wyznaczyć rzeczywisty czas i zsynchronizować te dwa zapisy ze sobą. Końcowy efekt jest taki. Te zdarzenia mają miejsce bardzo blisko FMS-5, gdzie zamrożone zostają wszystkie wartości. Pytanie oczywiste jest, skąd wzięły się te zapisy. Nie będę tego komentował. Tym bardziej, że już na pierwszym wykresie, który prezentowałem, było widać, że FMS podał, że jest zapis skrupcji, kierunek magnetyczny, kończy się na zapisie 267,1, natomiast Mach prezentuje nam dalszy wykres. Najbardziej interesującą funkcją jest funkcja przyspieszenia, którą tutaj zamieściłem na przyspieszenie pianowego. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. To jest przyspieszenie 1G. Przyspieszenie 1G jest to przyspieszenie, które na nas działa cały czas. Proszę zobaczyć. Następują dwa zdarzenia wyraźne, rozseparowane w czasie, gdzie przyspieszenie to gwałtownie spada. Tak jak już powiedziałem, w tym miejscu przyspieszenie, czyli ciążenie, spada 5-krotnie. Ten drugi wykres to jest wykres, który jest analizowany obecnie, jeszcze końcowych wyników jeszcze nie ma. On jest zagęszczony orientacyjnie. Proszę Państwa, ten drugi wykres jest autentycznym wykresem z wypadku, gdzie samolot Boeing 737 wykonał rotację przed uderzeniem. Proszę porównać te dwa wykresy. Nie ma, te wykresy do siebie są zupełnie niepodobne. Przy czym jako fizyk mogę powiedzieć, że wykres katastrofy dla Boeinga odczytany, gdzie parametry są odczytane przez firmę Boeing, jest tym, czym spodziewam się jako fizyk. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że czas tego decydującego dla przebiegów ostatnich sekund katastrofy, czas tego zdarzenia zaszedł pomiędzy 10.40, 59 i pół sekundy, a 10.41 i pół sekundy. Jest to odcinek jednej sekundy. Czas jest astronomiczny. Zdarzyło się to w odległości pomiędzy 714 metrów i 639 metrów od początku środka pasa. Czy jest możliwe, by samolot otarł się, czy uderzył lewym skrzydłem o brzozę i nadal leciał prosto, nie zmieniając kursu, tak jak wynika jednoznacznie z przywołanych przez Pana materiałów opartych na zapisach odczytanych przez specjalistów Stanów Zjednoczonych? Jest jedna rzecz, którą wiemy na pewno. Samolot pomiędzy brzozą, na której miał stracić część skrzydła, a piątym tapsem nie wykonywał beczki. Wykonanie beczki wiąże się natychmiast ze zmianą kursu. Tutaj nie ma zmiany kursu. Po drugie, utrata skrzydła spowodowałaby przechylenie samolotu, czyli odejście z kursu. Czy samolot ściął tę brzozę, czy nie? Odpowiedź nie musi być chyba w tym wypadku jednoznaczna, bo to po prostu jest kolejne drzewo, o które zahaczył. Tych drzew samolot ściął znacznie więcej. Można stwierdzić, że samolot tam nie stracił skrzydła. I nie zmienił kursu. Tak, bo po stracie skrzydła musiałby zmienić kurs. Dotyczące statecznika, lewego statecznika. Tak, lewy statecznik odpadł wcześniej, o czym wiemy ze zdjęć satelitarnych, ponieważ na zdjęciu satelitarnym z 11 kwietnia ten statecznik leży w innym miejscu niż na zdjęciu z 12 kwietnia. Został w
tajemniczy sposób przetransportowane bliżej miejsca katastrofy. Dziękuję bardzo. Ale przyczyna tego, czy jest jakaś hipoteza odnośnie przyczyny utraty statecznika? Czy łączy się to z tym zetknięciem lewego skrzydła z brzozą, czy ma jakąś inną samoistną przyczynę? Czy wiem, dlatego że to wymaga dodatkowych i innych analiz już, które wyjaśnią, jaka była przyczyna tych dwóch tąpnięć w przyspieszeniu pionowym. Dlaczego? Dlatego, że przyspieszenia są tak duże i tak szybkie, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wywołane zostały przez siłę zewnętrzną. Przyczynę zewnętrzną? Siłę zewnętrzną. Proszę to zrozumieć w kategoriach fizyki. Logicznych. Ale nie wewnątrz samolotu, tylko na zewnątrz samolotu. Znaczy to dokładnie, że nie mogły być spowodowane zmianą kierunku lotu samolotu. To jest skrzydło i brzoza o średnicy pomiędzy 30 a 40 cm. Tutaj możemy porównać stosunek wielkości. I wyobraź sobie różnicę masy pomiędzy tym, że... Pan wspomniał w swoim wystąpieniu, że uderzenie w brzozę nie mogło spowodować tak zwanej beczki. Tak. Wiemy, że samolot leżał do góry nogami, czyli w jakiś sposób ta beczka musiała w którymś momencie nastąpić. Skoro tego nie było, to proszę powiedzieć, dlaczego Pana zdaniem samolot właśnie leży w ten sposób? Co się takiego mogło wydarzyć, skoro nie były to przyczyny związane z uderzeniem właśnie w te drzewa? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli Pan, Panie Profesorze, pozwoli, a ja dodam do tego pytania jedno tylko wyjaśnienie, którego Pan Senator, nie zajmujący się na bieżąco szczegółami, nie musiał znać. To nie samolot leży do góry nogami, tylko tylna część samolotu, rufa oraz tylny kadłub. Przednia część kadłuba wraz z kokpitem leżą posadowione na podłodze jakby, na przednich kołach kokpitowych, a więc tylna część leży inaczej, przednia część leży inaczej. To miejsce, znowu ponownie nie widzę, jest, widzę, że jest już na ekranie, widać przyspieszenie działające na samolot. Nie jest wykluczone, że po tym dwóch wielkich tąpnięciach samolot lub jego część, jak zaznaczył Pan Przewodniczący, uległa obrotowi. I to jest ta odpowiedź. Tak, część samolot albo jego część mogła ulec obrotowi na skutek działania ogromnych przyspieszeń, czyli na skutek działania ogromnej siły.